Niemcy założyli obóz Auschwitz, aby wiążyć w nim Polaków. Pomimo terroru w obozie istniał ruch oporu. Działalność ruchu koncentrowała się na ratowaniu więźniów przed śmiercią, organizowaniu pomocy i postaci lekarstw, żywności i odzieży i organizowaniu ucieczek. W 1943 roku Niemcy podjęli szereg akcji przeciwko ruchowi oporu. Kierownictwo zostało rozbite i 25 stycznia pod ścianą straczeń Niemcy rozstrzelali 53 polskich więźniów, uczestników ruchu. Wśród nich był jeden z liderów, pułkownik Jan Karcz, a jego ciało było spalone w krematorium.